Cześć, Daniel Ortega z tej strony, Alskotwer. Dzisiaj szybki filmik i jedno ćwiczenie na rozciąganie, które jestem w stanie polecić każdemu. Gdybyś nie miał czasu, albo gdybyś nie miała czasu i miałbyś wybrać, albo miałbyś wybrać, dobra, mielibyście wybrać jedno ćwiczenie na rozciąganie i jakie ćwiczenie by to było? To by było to ćwiczenie, które wam dzisiaj powiem. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w stanie rozciągać parę grup mięśniowych na raz, co za tym idzie, zaoszczędzić sporo czasu i też nie zwracać uwagi na mojego pieska, który aktualnie chce się ze mną bawić. Tak to bywa. Więc co robimy? Od razu do rzeczy. Więc tak, na początku przejdziemy do pozycji rycerza i już w tej pozycji jesteśmy w stanie wykonać to ćwiczenie dla osób troszeczkę mniej rozciągniętych, ale przejdę najpierw do osób bardziej rozciągniętych. Więc co chcemy zrobić? Jest podnieść to kolano, wyprostować, oczywiście stopy są cały czas prosto. Już w tym przypadku jesteśmy w stanie rozciągnąć mięśni biodroboledziowy i naszą łydkę. Masz. Ok? Teraz co chcemy zrobić, jest położyć naszą dłoń, przykładowo lewą dłoń, czyli dłoń, po której stronie noga jest z przodu. Chcemy położyć ją na wysokości naszej stopy. I teraz co chcemy zrobić, jest skierować tą dłoń, która jest praktycznie wolna, do sufitu. I chcemy skręcić, chcemy zrotować naszą sylwetkę. Przy tym stopa, tutaj nie widać akurat, przy tym ta stopa, która jest z tyłu, ona nie skręca. Ona nie idzie na ziemię, ta pięta nie idzie na ziemię. Palce cały czas są skierowane do ziemi. Teraz chcemy skręcić naszą sylwetkę, niektórzy zatrzymają się tutaj i już w tym przypadku zaczną rozciągać pośladek, troszeczkę mięsień dwugłowy, tutaj nasz brzuch i staramy się sięgnąć jak najwyżej i przejść jak najdalej za nas. I teraz trzymamy tutaj w tej pozycji, no nie wiem, od 15 do 30 sekund, możemy troszeczkę pogłębiać. I wtedy zamieniamy nasze dłonie i robimy to samo, ale w drugą stronę. I teraz rozciągamy jeszcze bardziej nasz pośladek, rozciągamy nasze plecki, rozciągamy nasz brzuch po drugiej stronie, dalej rozciągamy, ale troszeczkę mniejszym stopniu, nasz biodroboledziowy, naszą łydkę, trzymamy 30 sekund i oczywiście zamieniamy nogi i robimy to samo. Więc wystarczy wam jedno ćwiczenie, oczywiście musicie to zrobić na dwie strony, ale wystarczy wam jedno ćwiczenie, aby rozciągnąć waszą klatkę piersiową, aby rozciągnąć wasz brzuch, aby rozciągnąć w pewnym stopniu wasze plecy, aby rozciągnąć wasz pośladek, aby zacząć rozciągać wasze mięśnie dwugłowe lub kolczowo-goleniowe. Zaraz wam dam jeszcze jedną wskazówkę a propos tego, aby rozciągać wasze biodroboledziowe. W pewnym sensie jeszcze, lub w pewnym stopniu czworogłowe, czyli nasze uda z przodu, no i nasza łydka, w zależności od tego oczywiście, jak bardzo pospinani jesteście, ponieważ im bardziej pospinani jesteście, tym bardziej będziecie czuć niektóre grupy mięśniowe, im mniej pospinani jesteście, tym mniej będziecie to czuć, no jest to logiczne. No i ostatnia wskazówka a propos naszego pośladka i tutaj kulszowo-golejowych, aby troszeczkę bardziej je zaangażować w te rozciąganie, możemy dodać i jeden dodatkowy ruch. Zostajemy w tej samej pozycji, możemy mieć nogę w kolanie ugiętą lub wyprostą, zależy od waszego poziomu zaawansowania. Ja pozostawię sobie ugiętą dla przykładu. I teraz tak, noga, która jest z przodu, czyli ja mam teraz lewą nogę z przodu, chcę położyć lewy łokieć na ziemi, czyli kładę prawą dłoń na podłodze dla równowagi i teraz staram się dotknąć lewym łokciem ziemi, ok? Zatrzymuję się w miejscu, gdzie jestem w stanie się zatrzymać. Przykładowo zatrzymuję się już tutaj, już czuję naciągnięcie tutaj w moim udzie, już czuję naciągnięcie w pośladku, nawet czuję naciągnięcie po wewnętrznej stronie mojego uda. I teraz trzymam. Trzymam tutaj w tej pozycji przez 30 sekund. Mogę zejść niżej, jeżeli jestem w stanie, jeżeli nie jestem w stanie, już czuję tutaj wystarczająco duży ból, trzymam tutaj. I oczywiście po 30 sekundach zamieniamy. I teraz szybko wam powiem, jak to robić, czyli 30 sekund, 15 sekund, ile serii. Słuchajcie, wszystko zależy od was, wszystko zależy od waszego poziomu zaawansowania. Im mniej rozciągnięci jesteście, tym krócej wytrzymacie, więc nie wiem, powiem wam 10 sekund na każdą stronę, tak z 5 razy sobie zróbcie. Jeżeli jesteście w stanie, zróbcie sobie po 30 sekund, to by było nawet bardzo fajnie, czyli po 30 sekund z rotacją na jedną stronę, z rotacją na drugą stronę, później zamiana nóg, 30 sekund, 30 sekund, powtórzcie tak przykładowo 3 razy, no i dodajcie sobie jeszcze to z tym łokciem do ziemi, aby jeszcze bardziej rozciągnąć tylną część waszej
nogi. Więc to wszystko w tym filmiku, to by było jedno ćwiczenie, które bym polecił każdemu, aby dodać to do waszego arsenału, lub jeżeli nie macie czasu, lub ja nie mam czasu, no to po prostu wykonuję to ćwiczenie, zajmuje mi przykładowo 3-4 minuty, czasem 5 minut, jeżeli chcę dłużej przytrzymać, no i mam z głowy. Ale oczywiście nie możemy się ograniczać do jednego ćwiczenia, ponieważ jest ich wiele. Więc to wszystko w tym filmiku, mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli macie propozycje na filmiki, śmiało napiszcie w komentarzach, postaram się zrobić je jak najszybciej się da. To wszystko, trzymajcie się.